Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej po meczu PGE KS Stalmielec Warta Poznań. Dzisiejsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny z Mielca 1-0, a wraz z nami trener Warty Poznań, pan Dawid Szulczek. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Poprosimy o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Odnośnie meczu chciałem przede wszystkim złożyć gratulacje zwycięstwa i pozostania w Ekstraklasie, kawał dobrej roboty. Jeszcze pamiętam klub z tych czasów pierwszoligowych i widać rozwój i drużyny, i całego klubu. To na pewno cieszy, bo mam stąd bardzo dużo dobrych wspomnień. Mam nadzieję, że będzie nam dane się też zobaczyć w przyszłym sezonie i tutaj w Mielcu, i w Grodzisku. Jeśli chodzi o ten mecz dzisiejszy z perspektywy Warty, brakowało nam tej naszej energii, która cechowała nas przez większość sezonu. Trudna jest dla nas ta końcówka, natomiast też trzeba spojrzeć na to z szerszej perspektywy. I tak spoglądając na to z szerszej perspektywy, jest to ogromny sukces, że kończymy sezon w ósemce. Gratulacje składam wszystkim ludziom, którzy na to pracowali. To nie jest tylko tak, że piłkarze, sztab, ale całe grono osób w klubie mocno naprawdę na to pracuje, od samej góry, od właściciela, przez wszystkich ludzi w różnych pionach, i szacunek, bo robią kawał dobrej roboty. Biorąc pod uwagę, że sezon to maraton, my zaczęliśmy go bardzo źle. Można powiedzieć, że się przewróciliśmy na pierwszych metrach. Skończyliśmy go źle tylko dlatego, że narzuciliśmy mocne tempo w środku stawki i nie byliśmy w stanie z taką energią tego zakończyć. Ale też wydaje mi się, że z takich momentów można wyciągnąć dużo dobrego. Na pewno gdybyśmy skończyli na miejscu piątym, szóstym, bo były takie realne szanse jeszcze parę kolejek temu, to uważam, że byłoby to zdecydowanie ponad to, na co zapracowaliśmy, zasłużyliśmy, na to, co mieliśmy, więc też myślę, że nikomu po takiej końcówce nie przyjdzie przez myśl, że już jesteśmy tacy świetni, tylko przed nami ciężka robota od 20 czerwca, ale jeszcze pomiędzy mamy wakacje, potrzebujemy odpoczynku, musimy wszyscy wypocząć i wrócić z dobrymi pokładami energii. Musimy się mocno napracować, żeby zmontować znowu dobrą kadrę, która będzie gwarantować punkty, dobrą grę w przyszłym sezonie. No i jestem przekonany, że biorąc pod uwagę, jacy ludzie w klubie pracują, że do tego po prostu dojdzie i w przyszłym sezonie znowu będziemy mogli cieszyć naszych kibiców zwycięstwami. Czy mamy jakieś pytania? Proszę o przedstawienie się i podanie redakcji. Dzień dobry trenerze, Marcel Kowalczuk, Podkarpacie Live. Warta końcowa, jak już pan wspomniał, na ósmym miejscu z dorobkiem 45 punktów, co jest dla was bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Ja chciałem się trenera poprosić o ocenę w skali od 1 do 10 tego właśnie sezonu, co dzisiaj już zakończyliście go. Dziękuję. No myślę, że w skali od 1 do 10 to dałbym coś pomiędzy 8,5 a 9, bo można było trochę więcej, natomiast całościowo no przed sezonem na pewno pierwszą ósemkę każdy w klubie wziąłby w ciemno. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To wszystko, dziękuję panie trenerze, do zobaczenia. Chciałem jeszcze podziękować tak osobno naszym kibicom. Dzisiaj znowu część z nich przyjechała tutaj na stadion w Mielcu, daleki wyjazd, bo pomimo tego, że mamy kibiców niewielu, to mamy bardzo jakościowy, w każdym meczu zawsze nas wspierają, nawet jak jest gorszy moment, więc te osobne podziękowania do kibiców, dziękujemy bardzo, zapraszamy na spotkania Warty w przyszłym sezonie. Dziękuję. Do zobaczenia w przyszłym sezonie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. W drugiej części konferencji prasowej wraz z nami trener PGE KS Stalmielec, pan Kamil Kieleś. Dobry wieczór bardzo, panie trenerze. No dobry wieczór bardzo. To poproszę podsumować ten mecz, ten sezon. No na pewno teraz o meczu, może o tygodniu, który jest za nami, bo też w tym tygodniu poprzedzającym to spotkanie po ostatnim meczu w Lubinie, no musieliśmy sporo takich tutaj emocji w sobie skumulować, część z nich ugasić po tamtym meczu. Ale też powiedzieliśmy sobie od początku, że jest przed nami zadanie, czyli mecz z Wartą, że będzie duża presja, ale też staraliśmy się zachować w tym wszystkim spokój. Mądrze popracować cały tydzień, skupić się na tym, jak miałoby to wyglądać, kto miałby grać, jak miał właśnie by to wyglądać personalnie, i wydaje mi się, że tak jakby z dnia na dzień szliśmy do tego meczu i tak jak ja tutaj czułem od środka, że ta energia w zespole odpowiednia się kumulowała i można by się było przystąpić do takiego bardzo ważnego, kluczowego meczu z Wartą Poznań też tutaj no w tygodniu, ja tego wcześniej nie śledziłem, ale też z Wartą, która jakby nie jest takim dobrym rywalem dla
dla Stali Mielec, bo te statystyki nigdy nie były takie dobre. A jednak się dzisiaj udało i drużyna na pewno zasłużyła na duże słowa pochwały, że bo teraz już mi się wydaje, że nie chodzi o cenę samego spotkania, ale też o rangę tego meczu, skalę tego, o co graliśmy i o tą presję. Także tutaj na pewno, tak powiedziałem, brawa dla drużyny, że potrafiła udźwignąć ciężar tego spotkania i zdobyliśmy dzisiaj 3 punkty i w jakim stopniu jest to bardzo istotne, bo też nam bardzo zależało, żeby tutaj pożegnać się tutaj na naszym stadionie zwycięstwem, żebyśmy mieli satysfakcję z tego, że to my dopięliśmy, postawiliśmy ten ostatni krok i sobie zapewniliśmy to utrzymanie, nie musieliśmy się oglądać na inne wyniki spotkań i to na pewno kluczowe. No, to jest ta informacja, którą chcieliśmy dzisiaj właśnie usłyszeć, że Stal Mielec będzie uczestniczyła w rozgrywkach Ekstraklasy w przyszłym sezonie, ale też tutaj takie zadanie było do wykonania, żeby wypełnić ten limit młodzieżowca, który to wcale nie było łatwe zadanie, ze względu na to, że tutaj bardzo wąska ta kadra młodzieżowców, ale też kontuzje Ratajczyka, wcześniej Gerbowskiego, teraz Kartka Ciepieli, nie było to wcale łatwe, ale udało się te kluczowe cele wykonać, ale przede wszystkim tutaj brawa dla drużyny, jeszcze powtarzam trochę, ale też ta drużyna w ostatnich 9 meczach na 7 meczy punktowała, oczywiście w ostatnim czasie, w tych ostatnich 2-3 meczach nie mieliśmy takiej dobrej pasy, jeżeli chodzi o grę, ale jednak udźwignęliśmy to, co mieliśmy udźwignąć. Czy mamy jakieś pytania? Dzień dobry, trenerze. Marcel Kowalczuk, Podkarpacie Live. Gratuluję zwycięstwa dziś z Wartą i utrzymania w Ekstraklasie. Można powiedzieć do 3 razy sztuka, jeśli chodzi o trenera. Z GKS-em Bełchatów się nie udało, dziś z Górnikiem Łęczna tak samo. No i dziś w końcu Stal pod batutą trenera zrealizowało to zadanie, które zostało przed nią postawione. Jakie są trenera odczucia, jakie pan czuje emocje i czy jest pan szczęśliwy, że to zadanie udało się w końcu zrealizować? Dziękuję. Jestem przede wszystkim tak na chłodno, jestem zadowolony z tego, że tutaj wspólnie udało się to, bo też nie powiem, że ja to zadanie wykonałem, zawsze wszystkie sukcesy, które gdzieś udawało mi się osiągać, zawsze to osiągam z drużyną i tak dzisiaj było z drużyną Stali Mielec, także tutaj na pewno jestem zadowolony, raduję się z tego, ale też to są takie emocje wspólne z moją drużyną. Dzień dobry panie trenerze, Michał Szewczyk, Radio Gol. Udało się zrealizować oba zadania, tak jak pan powiedział, jest utrzymanie, jest wypełniony limit młodzieżowca. Za to wielkie, wielkie gratulacje, bo to nie było proste. A co do samego spotkania, to mam pytanie o Fryderyka Gerbowskiego, który zagrał gdzieś trochę wyżej i zdobył bramkę. Proszę opowiedzieć o swoich odczuciach po występie tego zawodnika na tej pozycji. No tak, też analizowaliśmy sobie właśnie tak pod kątem jego oceny, też analiza ostatniego spotkania w Lubinie, bo też wiemy, że w ostatnim meczu w Lubinie, czy wcześniej z Lechią, tutaj nadrabialiśmy te minuty i szukaliśmy Bartka Ciepieli, a to na dziesiątce, a to w ataku, a Gerbowskiego Fryderyka w środku po raz Piotkiem wlazło. Po ostatnim meczu z Zagłębiem Lubin doszliśmy do wniosku, że mając tylko Gerbowskiego, że będziemy starali się bardziej tutaj zagrać stabilnie, jeżeli chodzi o taką równowagę ofensywno-defensywną i właśnie tutaj wróci Vallejo do środka, a Fryderyk właśnie będzie bardziej tak kreatywnie grał w tej wyższej strefie. No i też w jakimś stopniu raz, że udało się nim te minuty dograć, ale też to w jakimś stopniu to była pozytywna decyzja, bo też Fryderyk jest jakby bohaterem spotkania w kwestii tego, że strzelił bramkę. Wiadomo też, że później zszedł. To też jest zawodnik, już powtarzałem wielokrotnie, który został dokoptowany zbyt szybko, bo on też po kontuzji to jest jakiś etap na wprowadzenie, przygotowanie zawodnika i on na pewno tutaj sporo z siebie dał. Te minuty, które zrobił, no na pewno gdybyśmy analizowali ten mecz, to jakieś tam się błędy zdarzą i na pewno ten zawodnik musi wyciągać w kontekście tego, żeby cały czas jego taki progres szedł do przodu, ale trzeba to ocenić pozytywnie, choćby pod tym kątem, że zdobył bramkę i miał kilka fajnych momentów. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Też dziękuję bardzo. Dziękuję. A w trzeciej części konferencji prasowej wraz z nami zawodnik PGE KS Stali Mielec Marcin Flis. No to podsumuj nam te dzisiejsze spotkanie. Pierwsza połowa była, wydaje mi się, pod naszą pełną kontrolą. Zawodnicy Warty Poznań, nie przypominam sobie, żeby zagrozili nam jakoś mocno pod naszą bramką. Mieliśmy końcówkę tej pierwszej połowy troszkę chaotyczną, bo wkradło się trochę niedokładnych zagrań.
ale uważam, że ona była pod pełną naszą kontrolą. Druga połowa tak samo, też uważam, że zawodnicy Warty też nie mieli żadnej klarownej sytuacji, jedynie jakaś tam interwencja Bartka Mrozka w końcówce, gdzie piąstkował i tam jakiegoś doznał lekkiego urazu. Więc tylko tą sobie przypominam sytuację, więc uważam, że zagraliśmy solidny mecz w defensywie. Oczywiście chcielibyśmy strzelać więcej bramek, ale no była ta końcówka sezonu i wiedzieliśmy, że musimy jak najwięcej zdobyć punktów. No i interesowały nas te oczywiście 3 punkty, a nie jeden, więc dążyliśmy za wszelką cenę, żeby wygrać ten mecz, dowieść to do końca i to się nam udało. Poproszę o przedstawienie się i podanie redakcji. Kaczmarek, Robert z Cieniu Jupiterów. Chciałem zapytać o końcówkę właśnie sezonu, bo było widać taką jakby zadyszkę. Czy to było, nie wiem, jakoś słabsza już forma, czy jakieś takie no może nastawienie psychiczne, że jest jakaś presja na punkty? Znaczy ja odpowiem na to tak. Na ostatnich 9 spotkań zapunktowaliśmy, bodajże w 2 tylko nie zapunktowaliśmy, więc... Tak to tylko skomentuję. Uważam, że nie graliśmy porywająco, bo to pewnie chodzi panu o styl. Tak, no nie graliśmy porywająco, ale tak naprawdę wydaje mi się, że za miesiąc już nikt nie będzie pamiętał o tym stylu, tylko każdy będzie mówił o wyniku sportowym, który osiągnęliśmy z tymi zawodnikami, z tym sztabem trenerskim i mówię, za chwilę nikt nie będzie pamiętał tego stylu, tylko będzie każdy pamiętał to, że po prostu zostawiliśmy ekstraklasę tutaj na następny sezon i każdy będzie miał szansę przychodzić przynajmniej jeszcze przez następny rok na mecze ekstraklasy. A jaka przyszłość się klaruje przed tobą? Zostajesz w Stali czy? Rozmowy są dopiero przed nami. Czekaliśmy tak my zawodnicy, jak i tutaj powiedzmy prezes i ludzie zarządzający klubem czekali na to, aż przypieczętujemy to utrzymanie i myślę, że w tym tygodniu odbędą się rozmowy, które nakreślą, kto zostaje w drużynie, a kto nie. A jest tak, dla ciebie jest z nimi to priorytetem, czy szukasz gdzieś lepszych warunków, lepszego miejsca dla życia, rozwoju? Pierwsze rozmowy oczywiście odbędą się tutaj, bo to jest naturalne, że jestem w tym miejscu, dobrze się czuję i wiem, że tutaj mam pełne zaufanie ludzi z Mielca, związanych z klubem i na pewno pierwsze rozmowy odbędą się tutaj. Oczywiście pojawiają się jakieś głosy i jakieś zapytania odnośnie mojej osoby w innych klubach, ale to jest po prostu naturalne i zobaczymy, co się wydarzy po prostu po sezonie. Teraz mamy chwilkę urlopu i myślę, że pewnie w czerwcu coś tam się będzie wyjaśniało w tej kwestii. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To wszystko. Dzięki wielkie. Dziękujemy.